Forum maturzystów to jest pomysł na to, żeby po pierwsze maturzystów zachęcić do tego, żeby przyszli na Politechnikę, obejrzeli ofertę naszych wydziałów i instytucji, które funkcjonują przy Politechnice, na przykład Instytutu Konfucjusza. Zachętą dla nich ma być nasza współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną i Miejskim Ośrodkiem Wsparcia Edukacji. I oni dają nam merytorycznych wykładowców, którzy pomagają młodym ludziom przygotować się do matury. Jak co roku ponad 1000 młodych ludzi zdecydowało się przyjść, posłuchać co na polskim, co na matematyce, co na biologii, chemii, a także zapoznać się z prawami i obowiązkami maturzysty, bo to jest jednak poważny państwowy egzamin, więc tych takich prawnych aspektów też jest sporo. To na pewno jest to pokolenie, które mając tak wiele możliwości, ma kłopot z wyborem. I to taka formuła doradztwa zawodowego, ale już bardzo konkretnego. Wybór studiów jest decyzją na pewno mogącą się zmienić. Takie to są czasy, że to też pewnie nie jest ani pierwszy, ani ostatni wybór swojej przyszłości i zawodu, ale to na pewno świetna okazja do tego, żeby poznać uczelnię, jej ofertę, ale tak jak powiedziałam, przede wszystkim zastanowić się nad swoją ścieżką, co po maturze. Jest to rzecz istotna dla nich, chociażby z takiego punktu widzenia, że mogą się spotkać z ekspertami z Okręgowej Komisji, czyli z ludźmi, którzy mają dostęp do prac maturalnych z lat ubiegłych. Czyli widzimy błędy, jesteśmy w stanie na błędach, jakie piszą ich koledzy starsi, wskazywać błędy i żeby tego unikać w przyszłości, więc jest to na pewno korzyść zdecydowanie dla nich. Mogą zapytać, mogą sprawdzić, także jak najbardziej jest to inicjatywa bardzo, bardzo korzystna dla nich. Znaczy, że pokażą mi mniej więcej, co mam przygotować się, jak mam się przygotować, no bo jednak nauczyciele dobrze przygotują, no ale jednak są, jak są eksperci, no to oni jednak lepiej wiedzą, bo jakby układają te matury, więc wiedzą od środka, jak typowo to wygląda. No mi się podoba taki koncept, dlatego właśnie też przyszedłem tutaj dzisiaj. Uważam, że to bardzo się przyda i mam nadzieję, że jak najwięcej z tego wyciągnę. Tak, szczególnie dla kogoś z Opola jak ja, żeby poznać właśnie, jak to tu wygląda wszystko, trochę się zapoznać z samym budynkiem. Bo też planuję tutaj na studia przyjść po szkole i dlatego uważam to za atrakcyjną propozycję.